Cześć, witam Was na kanale Książkara. Kamil, książę w dzisiejszym odcinku Book Haul. Dobra, ja mam takie, patrzę w szkole z początku maja. Ja mam jedną rzecz jeszcze z kwietnia wziąłam. Dobra, teraz jedną rzecz. Mogę jeszcze. Tak, z czym się chcesz pochwalić? Nie, znaczy, po prostu kupiłam Carmilla. To jest książka, mogę to ja powiedzieć, bo ty nie wiesz, bardzo stara książka. Ona jest 1872 roku. O wampirzycy właśnie, w takim nowym wydaniu. Nie wiem, czy ta książka była kiedyś wydana w Polsce. Może kiedyś była, ale teraz mamy takie. I no jeszcze sobie nie czytałam, ale jestem o tyle zaskoczona, że myślałam, że będą same mega pozytywne recenzje tej książki, a już się spotkałam z kilkoma takimi mniej pochlebnymi, więc się trochę zaczynam cykać, czy ona jest faktycznie taka bardzo dobra, bo oczywiście promocja była, że taka niesamowita, kultowa książka, klasyk, a no to co się potem okazuje, no to jest różnie, więc to mnie tak w sumie ciekawi, jak ja ją odbiorę. Widzisz wystawkę przede mną, bo w maju mieliśmy... Hello there! Star Wars! 4 maja, czyli Dzień Gwiezdny Wojen. Czyli promocję na komiks z Gwiezdny Wojen. Tak, więc w ramach kupiłem sobie cały zestaw nadrabiania serii plus nowości z Gwiezdny Wojen. No, jeszcze folisa, czyli dowód, że nieczytane. Z takich niż evencik Ukryte Imperium, bardziej wieńczący jakieś tam losy queery komiksowe. To jest chyba trzeci komiks z nią, więc zobaczymy, co tam się dzieje. Dalej mamy Wielką Republikę fazę drugą, to jest podzielona faza, plus serial wychodzi niedługo w ramach, dziejący się dzieje Wielkiej Republiki. Ten Acolyte, tak? Tak, aha, okej, okay, dobra. Myślę, że tak wejść w klimacie będzie fajnie jeszcze przed. Się z sobą wiążę. I z promocji uzupełniłem sobie Doktor Afrę, czyli serię o pani archeolog w świecie Gwiezdnych Wojen. Umieść mi to na osi czasu, kiedy to się dzieje? Ta seria się dzieje po 5 epizodzie, po Imperium kontratakuje. Bo była też wcześniejsza seria Afry, ale ta konkretna jest między 5 a 6. Tak, jeszcze w paczce. Myślę, że ciekawe jest tam, jak bardzo to pomoże też przy serialu, bo wyszła encyklopedia postaci właśnie z Wielkiej Republiki. Gdzie mamy opisane postacie alfabetycznie. Ładne grafiki już widzę. Tak. Piękne opisy i tak dalej, gdzie kto występował, debiutował. Wow. Powiedziałem, że jest na pewno Wookiee Jedi, ale wychodzi na to, że jest chyba z dwóch Wookiee Jediów, więc nieźle. Aha. Chyba, że to jest ten sam książkowy, tylko on nie miał debiutu. O, wiem, że ta ma być w serialu, ale jako już starsza, nie? Bohaterka. Ta Vernestra. Więc zobaczymy. Będę to używał przy serialu pewnie. No. Tak z ciekawości, jak to się pokrywa. Tak, w Grze o Tron by się też coś przydało. Widziałem już na Instastory u kogoś, że to się naprawdę przydaje przy tych książkach, bo ogólnie Wielka Republika to jest inicjatywa książkowo-komiksowa i mangowa, gdzie główne wydarzenia tej serii są w książkach. Więc takie tyle imion, nazwisk nowych. Można się pogubić i to dosyć łatwo, rozumiem. Wystarczy obejrzeć okładkę i też masz w cholerę postaci jakichś tam Jedisów biblijnych. I ten jeden fioletowy wiecz. To jest piękne. Jest jakiś ziomek, tak. I żółty jeden. No. Na tym tym. No. Ja dalej mam jedną serię dokupywaną na Vinted, bo akurat gdzieś tam znalazłem spokocenie, czyli trylogię czasu. To jest jeszcze w starym wydaniu, którym ja to w sumie czytałam. Ta trylogia już jest wydana w nowym, które pewnie wam tutaj dziś wyświetlę, ale ja mam sentyment do tego starego, mimo że te kładki są obecnie pewnie by nie powiedziało się, że są jakieś specjalnie ładne, ale mi się one podobają, dlatego mam je w tym trylogię w tym starym wydaniu. I co, to w ogóle jest twoje? Zakręciło. I to też jest twoje. Co, możesz sobie teraz pokazać. Ale które? Moje, bo to są same fajne rzeczy w moje. Dobrze, jakieś to wszystkie. Jakieś tam sobie paczce. Dobra, ale to jest taki miszmasz niezły. No. Mam już Sheets, to się pewnie czyta? Pranie duchów. Gdzie w sumie mam kolejny komiksik, który ponoć też ma pod ten słodką kreską kryją się poważne historie i dylematy życiowe. Tak, dla fanów koloru fioletowego, bo już go przeglądałam i tam jest bardzo dużo fioletowego, więc mi się podoba. Ej, w ogóle taka pierwsza rozkładówka już od razu na starcie. No. Nieźle. Bardzo ładnie jest wizualnie. Tak, fioletowy.
później nie wrzucać zdjęć czy coś w montażu. No. Dalej, kolejną rzeczą. Chyba też znowu taki komiks, cute okładka, a zawartość tak, troszeczkę bardziej poważna. Tak, Strzegł Gwiazd, słyszałem, że się na tym płacze. Też coś tego już słyszałam. Z samego opisu widzimy właśnie, że pierwsza scena, policja znajduje pożyczony samochód z trupem na polu, ale uwaga, trupem człowieka i trupem psa. Mm. Więc boję się o tego pieska z okładki. No i to jest manga, więc... Czarno-białe. Tak, jest. Ale to, co mi się jeszcze podobało w tym wydaniu, pewnie później też będę pokazał, jak już przeczytałem, że tak, tu mamy pieska na słonecznika, a tutaj mamy wiśnię. O, ale ja nie widziałam tego w środku. Jakie to jest prześliczne. Tak, to jest ta podwójna kartka. Różowe. To jest świetne wykorzystanie obwoluty. Bo tak. Są czasami obwoluty rzucone tak. Jak jest ta sama obwoluta i sama okładka, to takie mam mech, a powiem tak, jak jest takie coś, to w późniejszej fazie będzie obwoluty, jak robić to źle. Aha, okej, będzie. Tak, a tu mam obwoluty cudowne. Ja jeszcze pokażę obietnica smoka. To też chyba jeszcze pod koniec kwietnia kupowałam. To jest drugi tom sześciu szkarłatnych żurawi, czyli retellingu baśni o sześciu łabędziach. I mi się pierwszy tom bardzo podobał, ten drugi jeszcze go nie czytałam, ale coś już słyszałam, że jest słabszy. I dlatego tak troszeczkę się boję za niego zabrać, bo miałam spore oczekiwania, a takie dochodzą mnie głosy, że jest gorzej niż w pierwszym tomie. Więc też mam tutaj kupiony. Chyba jedna z takich większych wyczekiwanych premier, czyli Cesarstwo Potępionych, księga druga Jaya Kristoffa. Jest, wydał to Mak, jest. Ta data była faktycznie prawdziwa. No, tak to wygląda. Przepiękna jest ta okładka i to wydanie w ogóle. No, Mak, co jak co, ale wydania to moim zdaniem robi przepiękne i naprawdę się bardzo starają. Mogę wyskoczyć to, co ja kupiłam, ale pewnie to też przeczytasz. Tak. Taylor Swift, podróż przez wszystkie ery. Tak, bo jedno z nas jest Swift i można zgadywać, kto. Nie. Dobra, to tylko pokażę w środku, bo mamy faktycznie każda era podobnie się zaczyna. Każdy rozdział to jest inna era. Tu mamy Red Era, czyjąś tam z naszej dwójki ulubioną erę. I później w ramach tej ery są po prostu różne ciekawostki i opisy. Bardzo ładnie. Ale piękne wydanie. Mam nadzieję, że jeszcze przed koncertem się uda. Tak, jeszcze miesiąc jest, nie? No. To jest nieznanie każdej miesiąca. Babo się. No. Ale o, coś, czego nie wiem, czy widać, ale tu jest dużo brokatu rzucone na kład. Tak. Ta gitara się błyszczy na ale coś, co niestety nie wybrzmiało w polskim wydaniu, czyli tutaj z tyłu są podkreślone, zresztą nie wiem, czy będzie widać, ale są podkreślone pewne słowa w opisie, które są oczywiście słowami piosenek, tylko że w polskim to mam na przykład słowo reputacja, nieustraszona i delikatna i pamiętasz zbyt dobrze, nie? Więc jak po angielsku to brzmiało tak ślicznie, a po polsku no to można się domyślić, o co chodzi, ale no niestety się nie pokrywa z tym tytułem, no tłumaczenie. Ale to jest takie coś, co zauważyłam czytając opis. Osobliwy dar wanilii Bourbon, ładnie wydana książka. W ogóle teraz te kolorowe ten brzegi to już jest tak, to już jest taka rzecz, że coraz mniej się to staje wyjątkowe faktycznie. Ale są takie kolorowe brzegi typu, że masz na przykład jednokolorowe, a są takie, że coś jest więcej, więc te, co są więcej, to się na nie ładnie patrzy. A książka jest o zapachach i w sumie głównie o tym wiem. W sensie, nie zrobili zapachowej książki. Wanilia, nie, Bourbon jest szesnastką, która coś potrafi... Odczuwanie emocji innych osób pod postacią woni, kolorów czy kształtów. Dla wanilii radość pachnie cytrynami, zaskoczenie fiołkami, a miłość... W ogóle czytałam pierwsze zdanie tej książki i pierwsze zdanie tej książki brzmi jaki zapach ma miłość? Bez i akrest. No tak. A nie papier do pisania i ścięta trawa i tubka pasty. To Hermiona powiedziała. Złodziejkę książek też mam. Film widziałam i to kilka razy i bardzo go lubię, a słyszałam, że książka jest jeszcze lepsza. To jest jedna z takich książek, co w moim koszyku na Empiku była chyba ze 2 lata i albo nie była dostępna akurat, albo miałam taki, dobra, to nie jest ten moment i w końcu takie wzięłam, jak no, dobra, biorę ją. I ją wzięłam. No to się tak powoli do końca w ogóle zbliżam. Znaczy, do dania głównego się zbliżamy, czyli paczki nad paczkami. Ja w tej paczce nad paczkami mam 3 rzeczy, no. A ja mam pół paczki. Tak, w ogóle to jest bardziej chyba bukwel komiksowy.
To teraz ty. Znaczy, to, ale to ja mam tylko tam już. No to... Trzeba podać karton. Dźwignij to. Nie, nie dźwignę go. Weźcie, kiedy idzie tam. Niech moc widzów przejdzie na ciebie. Będę ci podawać te rzeczy po kolei. Zacznijmy od tej sterty. Nie, to dobre, dobrze. Dałeś mi pierwszą. Dobrze. Tylko tak, ja bym to zapaliowała, no. Cóż. Ja spaliję. Ale to jest czarny, biały Scott Pilgrim i bezgraniczny smutek. Tam trzeci taki ma podtytuł. Były ekranizacja tej komiksu. Tak. Fajna jest ekranizacja. Tak, ekranizacja jest świetna. Więc mam. Jedna książka miała jeszcze. Książka jeszcze zrobię. Ale powiedz mi, czy to jest tak, że ekranizacja to jest tylko pierwszy tom, czy to są wszystkie? Nie, to jest cała seria, mi się wydaje. Czyli cała seria jest ekranizowana jako jeden film, tak? Bo tam Scott naparza się z byłymi. No, z tymi byłymi. Tak, to w pierwszym tomie chyba pierwszy byłby Scott, czy dopiero? Aha, tak myślałam, to będzie tak powiedziane. Jakoś tak mi się wydaje. Dobra, kolejna rzecz jest manga Batman po Gromce Sprawiedliwości. Pierwszy tom mi się w miarę podobał, to jak tutaj trochę inaczej przedstawili Batmana, Jokera, bo to jest, że Batman jest dzieckiem, tak? Nie, to jest Batman, powiedzmy, u początku swojej działalności, gdzie jeszcze nawet nie jest w Lidze Sprawiedliwości czy coś. Jak to manguś czarno-białe. I to jest wydanie z Obvoluto, gdzie pod Obvoluto jest po prostu zdublowana okładka tylko czarno-biała. Ale to jest jeszcze Obvoluto, jak zrobić to? Okej, znośnie. No. Jak zrobić źle, będzie później. Tak, tu dalej lecę. Cyberpunki. Kupiłem sobie Blackouta, czyli najnowszy tom tych historii dziejących się w świecie cyberpunka. Pomyśl dobrze. Scenariusz Bartosz Tybor. Oraz uzupełniłem sobie, bo nie miałem wszystkich cyberpunków, pierwszą historię, która wyszła w tych ramach tej serii cyberpunk, czyli Trauma Team. No i to, co mi się podoba tutaj przy dodruku, nie? Bo to oczywiście niektóre rzeczy mają dodruk. Pierwsza edycja tego była z jedynką na grzbiecie. Tak jak te Wiedźminy mają numerację, tak tutaj chyba też planowali z numeracjami, ale no przecież każdy tom jest oddzielny, więc to przy dodruku nie ma już jedynki na grzbiecie, jest po prostu Trauma Team napis bez jeden. Więc to mi się bardzo podoba. Uzupełnienie trochę paczki z początku miesiąca mojej, czyli Doktora Fra tylko tom szósty. Jak już lecimy to na bieżąco, to porażka Ola w świecie bez naboju. Fajnie. To minęłaś też, no? Nie, aha, bo to jest ta najważniejsza premiera, tak? Nie ma folii. Nightwing tom drugi. To jest rzecz, na którą się czekało w jesieni bodajże. Wyszło w październiku czy we wrześniu. Pierwszy tom to jest... Co wyszło w październiku czy we wrześniu? Pierwszy tom Nightwinga. A, no tak. Albo to są wydania jakby podwójne. Dwa tomy amerykańskie upchane w jeden. I pierwszy tom też był tom podwójny, więc okładkowo to jest 120 zł, ale cóż, coś za co. A jak to jest piękne. Ogólnie tom pierwszy był numerem 1 poprzedniego roku u Łukasza. No na pewno był wysoko, bo Nightwing. Jak ktoś chce coś poczytać z superhero, to Nightwing. I Nightwing jest twoim ulubionym superbaterem, nie? Nightwing, tak. No. Doczekaliśmy się serii, w której czuć, że autor też czuje ciepłe serducho do niego. To super. I rozumie postać, więc świetnie. Aj, nie mogę się już doczekać. Najpierw. Dobrze, podam ci kolejne dwie. A później tam. Po co chodzi na siłownię, jak można widać w komórce? Dlatego tam. Dobra. To będzie szybko. Roczny kryzys Najskończonych Ziemach. Tom drugi. Tom pierwszy mi się podobał, bo to było takie, że Liga Sprawiedliwości zniknęła i na Ziemi, no, powiedzmy, zastępcza drużyna się jakoś kształtuje z młodziaków. Między innymi lubię młodziaków. Nightwing. I Superman Sen. Gdzieś tam ten. Z tego, co słyszałem, drugi tom to już jest bardziej klasyczna napierdzielanka. Superhero jest trochę gorzej, ale pierwszy tam był świetny. Świetnie to budowało, jak to tam chłopaki się próbowali ogarnąć i dziewczyny. Bo tam też jest jakiś Wonder Girl i tak dalej. Tacia! Zróbmy przerwę od Batmanów. Ja mam dobrze, The Naturals, czyli drugi tom. W sensie The Naturals, Mroczna Strona, czyli drugi tom tej serii. I no, pierwszy mi się bardzo podobał. To jest takie przyjemne i... Zabójcze Umysły, czyli ten serial w wersji nastolatkowej. To jeden, co mnie stresuje, to, że jest trójkąt miłosny i w pierwszym tomie on był jeszcze taki delikatny i mam nadzieję, że w kolejnych tomach to nie będzie bardziej mocny, bo trójkąty, no, bardzo rzadko wychodzą, niestety. Tak.
To jest taki motyw, który ciężko jest zrobić dobrze. A druga też książka to jest Master of Death Olivia Blake. Dosyć wyczekiwana przeze mnie książka, głównie przez autorkę. To jest autorka, której ja książki kupuję w ciemno. Co prawda mam jeszcze drugi, tam The Atlas Six, ciągle nieprzeczytany, ale to też wziąłam sobie jak tylko premiera była i też jest bardzo ładnie wydana. I tutaj mamy główną bohaterkę Violet, która jest prawie zwyczajną agentką nieruchomości. Prawie, bo gdyby zwyczajna agentka odkryła, że musi sprzedawać nawiedzoną willę, uciekłaby gdzie pieprz rośnie, tylko że Violet to nie dziwi. Ostatecznie sama jest wampirzycą. Tam to pierwsze kilka zdań tak z tyłu opisu dla kontekstu samej książki. I mi zostały już trzy książki w sumie. To możesz teraz. Znaczy to będzie szybko. Batman wyszedł, Batman Ziemia Niczyja trzeci, czyli ma być siedmiotomowa seria, siedem grubych tomów, gdzie to Gotham został zniszczony przez trzęsienie ziemi i stało się właśnie takim odosobnionym bytem czy miastem. Ale to tak świata. Jakby, nie wiem, jakby kopuła na niego spadła, właśnie, czy bardziej taka właśnie, kwarantanna, bo w piątym sezonie Gotham było tak, że ta kwarantanna tak, była. Tak, wzięli motyw, więc tutaj też będzie właśnie rząd trochę oddziela Gotham od reszty. Ja jeszcze nie zacząłem, czy no to dobra, jest wcześniejszy tam, ale to też jest jako jeden z tych większych wydarzeń w świecie Batmana, odkąd wychodzą komiksy z Batmana. I ciężki jest ten komiks, mogę potwierdzić. Czekaj, to mi te dwa zostały? Tak, bo już nic tam nie ma. A, to tobie trzy zostały. Ta teraz tyle. Dobra. Mam tutaj dwie książki z tej samej serii. As popiołu zrodzi się ogień i ku ciemności wznieśmy pochodnie. To jest tom, ten drugi, który premierował niedawno. Pierwszy tom wyszedł już... Premieruje? Ten wyszedł troszeczkę wcześniej. Ja go nie kupowałam, bo ja pierwszy tom już czytałam w wydaniu poprzednim. To jest starsze wydanie. Tak, to jest to. Więc to czytałam, więc czekałam na ten drugi tom, bo tego już drugiego nie czytałam w tym starszym. I sama seria jest to takie fantazy z motywem... Podoba mi się oznaczenie wiekowe na okładkach. Tak, to jest fajne, że w końcu media, to faktycznie jest coraz częściej robione. Tu jest główna bohaterka Laia, mieszka ze swoimi dziadkami i starszym bratem. Nie kwestionują woli władzy, starają się nie wychylać. A kiedy jej brat zostaje aresztowany z drala, dziewczyna musi zacząć podejmować działania i ona przenika do takiej akademii wojskowej i tam się przebiera za służącą i tam szpieguje, żeby tego odzyskać brata i tam spotyka Eliasa, który jest najlepszym żołnierzem tej szkoły i tu będziemy takie mieć lekki jakiś tam wątek romantyczny. No i on chce uwolnić się od tyranii, do której egzekwowany jest szkolony. I oni tam będą łączyć siły, żeby coś tam, rebelia, imperium, obalenie. Więc to jest takie dwa tomy serii. Dalej mam, przed ostatnia rzecz jest to książka Wicked, Życie i czas złej czarownicy z zachodu. Kupiłam, bo ostatnio wyszedł zwiastun filmu Wicked, który ma być gdzieś tam na jesień, tak, filmu musicalowego. Film jest w podstawie musicalu, tego Broadwayskiego z 2004 roku, a z kolei musical jest na podstawie tej książki. I o ile musical, w sensie ten Broadwayski, tam widziałam jakieś fragmenty na YouTubie, tyle ile tam się da zobaczyć, no to książki właśnie nie czytałam i sobie też tą książkę kupiłam. A z kolei książka jest to historia czarnoksiężnika z Oz, czyli tej całej historii Dorotki i tak dalej, opowiedziana z perspektywy właśnie złej czarownicy z zachodu. W sensie mam tutaj dwie siostry, tak? I mam właśnie tego czarnoksiężnika i jak oni tam się... ich znajomość kiełkowała. Więc to jest to Wicked. I ostatnio u mnie to jest Deadly Class, pierwszy tom. To jest taka seria, wydaje mi się, że dosyć znana. Ja oglądałam serial jakiś czas temu, trochę mało z niego pamiętam, ale sam taki jakby klimat to mi się podobał. I ogólnie zdziwiłam się, bo tych komiksów już chyba nie wiem, z 15 tomów. I druga seria. Tak, i no ten pierwszy raz wzięłam, zobaczę, czy mi się spodoba, może będę sobie kontynuować kolejne. Więc no, to Deadly Class. To mi spodobało mi się komiks Odyseja, więc kupiłam najnowszą pozycję, która wyszła ze światami tu w Grecji, czyli Jazon i Złoty Runa. Jazon? Chyba tak. Ważne. Może się poprawić.
Czyli na wyprawę po Złote Runo. W sumie jestem ciekaw, jak to wyjdzie, ale tak ja kompletnie nie pamiętam za bardzo, o czym jest ten mit też, więc też tak dlatego wziąłem. Mm-hmm. I tak czytam, że tak nasz... tak. Prawowity następca tronu królestwa, Mały Jazon jako jedyny z rodzeństwa przeżył masakrę dokonaną na jego braciach przez wuja i ukryty przez matkę dorasta w jaskini, doskonali się u najlepszych nauczycieli w Grecji. Później tam jest to jakieś zasadzka i tak dalej, ale w końcu musi wyruszyć właśnie na tą wyprawę, niebezpieczną misję, by zdobyć to tytułowe Złote Runo. A tu tak u wyspy jest ten cyklop i tak dalej, nie? Znaczy nie wiem czy cyklop, bo aha, to było, jeśli chodzi o cyklopa, to przynajmniej w wersji Odyseja i to wydaje mi się, że tam było właśnie taki miszmasz pomysłów z jednego i drugiego. Aha, no dlatego tak. Jestem ciekawy, co tu będzie. Też, nie? też tego nie wiem, więc... Tak. Więc tu widzę z tyłu jakiegoś smoka bardziej przy tym runie, mm-hmm, więc zobaczymy, co to wyjdzie. A tu mnie jest jeszcze to jest creme de la creme, który zaraz odfoliuję, czyli Batman drugie Halloween. Największa cegła nad cegłami. Czytałem tą historię w wersji... Myślałam, że to jest taki napis, naprawdę. Cegła nad cegłami. Tak. No, ale niestety nie. Cześć, do tego teraz tak. Ogólnie to drugie Halloween czytałam w edycji wcześniejszej którejś. No wiem, kolekcji, nawet ja czytałam drugie Halloween, mi się podobało. Jo. No i to jest jedna z lepszych historii o Batmanie. Ale to jest jak? To jest jeszcze ta sama historia, czy jak to jest? Plus 50 stron dodatków. I jeden zeszyt to się dodatkowy. Nie zgadza, te komiksy były jakieś krótsze. To czemu to jest takie grube? To znaczy tak, w edycji tej, którą ty czytałaś, czy ja, z wielkiej kolekcji komiksów DC, tam były te wydania dość budżetowe, papier był słabej jakości, okładki i przez to były dużo cięższe się wydawały. Tutaj mamy pięknie wieprzy kredowe, ale pokażę też przykładowe jakieś tam plansze. To jest dość specyficzna kreska, więc o. Ale tu jest to obwoluto, jak robić to źle. Więc tak. Po prostu czarne jest w środku. Nienawidzę wydania DC Deluxe. I to jest drugi mój komiks, który kupiłem w życiu DC Deluxe dopiero, bo jak tam drugiego Halloween nie kupić? Ale no tak się zawsze wzbraniam przed tym, bo pod spodem, tak jak pierwsza kładka jest tam, ale tu mamy ohydną czarność. Biblia. Czarną, nic. Tu jest wyżłobiony napis tylko, Batman drugie Halloween, DC Deluxe. Ale tak no, ja widzę tego pod spodem, tu wystarczyłoby coś wydrukować. No, prawda. Ale takie minimalistyczne, tak. Może niektórzy faktycznie lubią. Znaczy słyszałem, że ponoć nie ma problemu gustu. Wymienić sobie obwolut chyba pisząc do wydawcy, ale no... Jak można wymienić obwolutę? Chyba jak napiszesz, to nie wiem czy byś. Musiałam się upewnić, jak to idzie, ale no właśnie... Niszczysz obwolutę i co masz? Nicość. No dziennik. No dziennik. No wygląda jak dziennik. A to mamy fakturę jak dziennik, bo to nie jest taki... No, ale drugie Halloween to jest ogólnie topka Batmanowa. Jakbym miał robić kiedyś top w historii z Batmanem, to pewnie byłby numer jeden. Ale kupiłem też to, bo zapowiedział Egmont, że będzie wydało też kontynuację i tego komiksu, którego nie czytałem. Bo to ma też kontynuację od tych samych twórców, więc superaśnie. Dobrze, to wszystko.